Dzisiaj kolejne pytanie. Dlaczego człowiek żyje na ziemi? Po co Bóg stworzył człowieka? Po co człowiek żyje na ziemi? Dlaczego i po co Bóg stworzył człowieka? Tu pierwsza myśl, jaka przychodzi na myśl ludziom materialistycznie wykształconym, to jest kwestia takiego procesu bezmyślnego, ewolucyjnego. My natomiast wiemy, że nie dlatego właśnie istnieje nasze życie, że powstaliśmy w procesie jakichś procesów przyrodniczych, nazywanych czasami ewolucją lub makroewolucją, a tylko dlatego, że wolą Boga było stworzyć człowieka. Biblia nie informuje nas nigdzie o przyczynie stworzenia człowieka. Nie wiemy. Może Bóg był samotny, może radował się aktem stwórczym, może Bóg chciał mieć kogoś naprzeciw sobie, albo może chciał stworzyć istotę, którą mógłby miłować. Nie jest to objawione. W pierwszej księdze Mojżesza, w rozdziale pierwszym, 26-27, jest zawarta informacja o tym, dlaczego, albo inaczej, z jakiego powodu istniejemy. Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, pełzającym się po ziemi. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i niewiastę stworzył je. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkim zwierzęm, który się rusza na ziemi. Zatem z tej informacji wyraźnie wynika, że wolą Boga w sprawie stworzenia człowieka i wykonania tego zamiaru było jasno postawione zadanie. I mamy tam napisane, stworzył Bóg człowieka. I to jest bardzo ważne, że widać wyraźnie, że to Bóg stworzył człowieka. A więc stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Z tego wynika jasno. Jesteśmy chcianymi istotami. Bóg nas chciał. Więc dlaczego Bóg nas stworzył? Bo chciał nas. Nie jesteśmy żadnymi kosmicznymi próżniakami, ani też cyganami na skraju wszechświata, czy też jakimiś tam dorobkiewiczami ze świata zwierząt, którzy jako zwierzęta wyewoluowali trochę dalej niż inni. Nie, to jest wszystko fikcja. Prawdą jest to, że jesteśmy istotami stworzonymi, chcianymi przez Boga. Jesteśmy bowiem z bezpośrednio aktu stwórczego Boga. Ponadto Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia informuje nas, że jesteśmy miłowani przez Boga. To jest wyraźnie powiedziane w Jeremiasza 31:3. Jeremiasza 31:3. Rzeczesz li, z dawna mi się Pan ukazywał i owszem miłością wieczną umiłowałem Cię,
dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję. I Jeremiasza 31, werset 3. Rzeczesz li, z dawna mi się Pan ukazywał i owszem miłością wieczną umiłowałem Cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję. I tutaj wyraźnie widzimy w tym fragmencie Słowa Bożego, że po prostu Bóg ukochał nas odwieczną miłością i dlatego zachował dla nas łaskawość albo łaskę. I też mamy oczywiście Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tutaj jest też wyraźnie wskazane. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten fragment uczy nas zarazem, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego, jak uwierzymy Panu Jezusowi. Więc na to bardzo jasne pytanie, czyli dlaczego żyjemy na ziemi, odpowiedź jest właśnie taka. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.